Cześć, z tej strony Asia. I dzisiaj podejmujemy temat tego, co potrzebujemy, kiedy chcemy zrobić album tak zupełnie na początku. Tak jak często się mówi, i często też Kasia z Crapcade o tym często mówi, że żeby zrobić album, tak naprawdę nie potrzeba wiele rzeczy, wiele narzędzi czy wiele materiałów. Możemy posiłkować się tym, co mamy w domu i dzisiaj Wam będę opowiadać o tym, co warto mieć, co można mieć i jak niektóre rzeczy można zamienić. Także taka podstawa podstaw to jest papier i tektura. Chociaż tak naprawdę ta tektura też nie jest do końca potrzebna, bo możemy tutaj się posiłkować na przykład jakąś taką tekturką, którą mamy może nie tyle z pudełek, chociaż też z pudełek, może być z pudełek, ale też nie falista tektura, tylko taka zwykła tektura mocniejsza. To jest akurat bermata. Ja bermaty używam najczęściej do okładek sztywnych, bo tak naprawdę możemy też zrobić bazę z papieru tylko takiego bazowego. I to jest papier bazowy, jako tak nazywam, w trzech podstawowych kolorach, ale tak naprawdę tych kolorów możemy mieć więcej. Czarny, biały i papier kraftowy. One wszystkie mają gramaturę 250 gram i to jest najlepsza gramatura do zrobienia albumu, do wykonania stron w albumie. I teraz tak, jeżeli chodzi o papier biały, to można poszukać w sklepach plastycznych, czy może nie plastycznych, ale papierniczych, poszukać bloków technicznych o podwyższonej gramaturze. One często są oznaczone, że to są bloki premium i one mają gramaturę 250, także takie również można znaleźć, jeżeli dobrze pamiętam, firma Happy Color takie sprzedaje. Ja zazwyczaj używam formatu A4, raczej ten większy nie jest mi jakoś tam szczególnie potrzebny. Także tak naprawdę, żeby zrobić album, przede wszystkim potrzebujemy właśnie papier. Papier i tektura. Możemy nie robić takiej typowej okładki sztywnej, twardej, która będzie. Po prostu możemy wykonać taki album, który będzie spięty na przykład na kółku, które zaraz pokażę. I wszystkie strony będą po prostu na takim papierze bazowym 250. Można także spróbować zrobić okładkę na przykład właśnie przy kółkach czy przy sprężynie. Okładkę tak jak w takim planerze, ona jest zalaminowana po prostu i to już daje nam tutaj sztywność. Także to jest to, co tutaj mamy najważniejsze w naszym wykonaniu albumów. I teraz tak, jeżeli się zdecydujemy, żeby wykonać album z taką okładką typową, już Wam pokazuję jaki, tak jak tutaj, czyli on jest forma książkowa, czyli mamy grzbiet, mamy sztywniejsze okładki i w środku po prostu mamy poklejane strony, to musimy czymś tą naszą tekturę obłożyć. I tak jak tutaj widać na przykład na tym albumie, ja mam tutaj papier introligatorski. Można go kupić w arkuszach A4, ale ja go kupuję w takich bardzo dużych arkuszach, one mają chyba wymiar A1, jeżeli dobrze pamiętam, albo A2. Jest to papier cienki, bo pamiętamy, że na okładkę nie możemy dać papieru bardzo, bardzo grubego, bo wtedy on nam może popękać. On jest cienki, bardzo fajnie tutaj z nami współpracuje, poddaje się, bardzo łatwo się go używa, natomiast trzeba uważać tutaj na ilość kleju, który zużywamy. Można też dać płótno introligatorskie, tak jak tutaj w tym albumie. Tutaj może tego tak dokładnie nie widać. A tutaj mamy właśnie płótno. Ale oczywiście to już jest taka wersja, taka wiecie, dalsza. Ale można też po prostu obłożyć papierem skrapowym. Chociaż tutaj bardziej polecam tak 190 gram. Natomiast jeżeli chodzi o taki papier skrapowy, no to trzeba też go bardzo dobrze przygotować, wyrobić, żeby nam tutaj po prostu nic się nie pozaginał. Tak jak widzicie, nie poprzecierał. Tak jak widzicie tutaj w tym, to nie jest album, to jest notes, ale to jest ta sama zasada. Tutaj nic nie jest poprzecierane. I to jest kwestia właśnie dobrego wyrobienia papieru. Dobra, czyli mamy to. Co nam się przyda z narzędzi do wykonania albumu? Pierwsza, najważniejsza rzecz to będzie klej. Klej introligatorski, klej czarodziejski, klej magiczny, magic. Naprawdę jest sporo tych klejów. Jeszcze Wam pokażę. Tutaj mam magica, ale w takim
w takim tego typowego magicznego magika w takim dużym opakowaniu, ale są też takie mniejsze. To jest akurat opakowanie takie plastikowo-gumowe. Nieekologiczne niestety, ale tak jest sprzedawane. Ja też bardzo lubię klej Primo. On jest z Empiku, a ostatnimi czasy też bardzo często używam tego kleju introligatorskiego z Eco Scrubbookingu. Naprawdę jest bardzo fajny. Ale co łączy te wszystkie kleje, to to, że one zasychają na przezroczysto. Czyli jak go użyjemy, to później nie będzie widać białego kleju, tylko jeżeli nawet gdzieś nam wyjdzie klej, to wszystko będzie przezroczyste, także to jest bardzo, bardzo ważne. Oczywiście coś do cięcia, czyli nożyczki, które nam się przydadzą, ale też, żeby równo ciąć, to przyda nam się trymer. Tutaj nie bez powodu pokazuję Wam ten trymer, bo ja używam też trymerów gilotyn, które są bardzo duże i też kosztowne. Natomiast co jest trymer z Actiona, który kosztuje 12 zł czy 13, jakoś tak, w każdym razie jest naprawdę mały koszt. Myślę, że jak na początki jest naprawdę bardzo fajny i mało tego, on posiada ostrze i posiada też tutaj element do bigowania i można do niego dokupić ostrza z firmy DP Craft i też będą pasować. Jeżeli już jesteśmy przy bigowaniu. Aha, oczywiście tutaj, jeżeli na przykład nie mamy tego, to możemy sobie równie dobrze poradzić linijką i nożykiem. Słuchajcie, nożyki, tu mam taki skalpel, nożyka do tapet nie mam, ale równie dobrze można tutaj użyć nożyka do tapet zamiast takiego skalpela. I jeszcze taką podkładkę, tak jak tutaj mam, to jest taka mata samoregenerująca i wtedy przykładamy, tniemy i w taki sposób też możemy sobie poradzić, jeżeli no, nie chcemy na razie inwestować. Także to jest do cięcia i naprawdę nieźle się sprawdza. Także spokojnie można sobie na początek w takie coś zainwestować i w taki sposób spróbować na początek ciąć. Ale jeżeli już jesteśmy tutaj przy bigowaniu, to oczywiście przyda nam się tablica bigowania, zwłaszcza w tych albumach takich, jak tutaj pokazywałam, tak? Bo tutaj w środku, żeby zamocować te strony, to będziemy potrzebować właśnie czegoś, żeby zabigować. I oczywiście tutaj znowu możemy zainwestować tablicę, ale niekoniecznie, bo jeżeli już mamy taki trymer, to tutaj mamy też końcówkę do bigowania. Ja Was odsyłam teraz tutaj, dam odnośnik do mojego filmu na temat sposobów na bigowanie i tam pokazuję w różny sposób, jak można bigować właśnie niekoniecznie posiadając tablicę do bigowania. Bo można też się posiłkować właśnie linijką i wypisanym długopisem, bądź też na przykład takim dłutkiem kulkowym, tak? Tak też można przyłożyć i też przejechać i to też nam będzie służyło jako bigowanie. Natomiast mówię, też można właśnie się posiłkować takim trymerem i taką końcówką do bigowania. Tutaj gdzieś jest, o, dobra. Ona, jak widzicie, ona tutaj ma taka, nie ma ostra, tylko ma po prostu taki obły kształt elementu metalowego, który nam tutaj to bigowanie zrobi. Także w taki sposób też można. Jak już jesteśmy przy bigowaniu, to dla mnie bardzo ważnym elementem, który jest do wykonywania albumów, to jest kość introligatorska. Kość introligatorska też jest w różnych kształtach. Mam jeszcze chociażby taką, czy taką. Natomiast taka jest wystarczająca, to jest też niewielki koszt. Natomiast też nie musimy mieć od razu tego. Asia Szulik z Weselnego Kącika, ona pokazywała, że ona sobie radzi z takim nożem do smarowania masłem. Drewniany nóż taki do smarowania masłem i też jej się sprawdza i nawet mówi, że jest lepszy, bo lepiej tam gdzieś tam się zagina, nie zostawia śladów. Także ja używam tej kości i też bardzo sobie ją chwalę i bardzo ją lubię. Niewielki koszt, a bardzo się przydaje właśnie tego, żeby wygładzać, czy doklejać, dociskać, czy właśnie poprawiać to bigowanie. Także to jest świetne. A jeszcze Wam nie pokazałam a propos kleju, że ja używam kleju przylanego, właśnie tego kleju przylanego do tej buteleczki. Ponieważ tak, nie zatyka nam się dzióbek, bo tutaj mamy szpilkę. Szpilka nie rdzewieje, bo to jest jakaś albo plastikowa, albo z jakiejś stali nierdzewnej, ciężko mi powiedzieć. Fajna jest tutaj ta buteleczka, taka dosyć miękka, także mi to się sprawdza jak najbardziej. Dobra, i teraz tak, już mówiłam na temat łączenia albumów, ale albumy możemy też łączyć w inny sposób, na przykład kółkami.
przepraszam, na przykład kulkami. Nie mam takiego typowego albumu łączonego kulkami, natomiast mam tutaj taki, widzicie, te kulka są po prostu tutaj wbudowane. Natomiast po prostu można by było bez tej okładki mieć taki album tutaj strony i kółeczka, i na tych kółeczkach różne strony mieć. To jest taki album niedokończony. Nie powinnam go pokazywać. I też są sprężyny. I tutaj tak, kółeczka i sprężyny. Jeżeli chodzi o kółeczka i o sprężynę, to tutaj nie potrzebujemy jakoś tutaj dużo elementów, natomiast będziemy potrzebować na pewno jakieś narzędzie do drukowania. Tu jest krokodyl, to już jest taka, wiecie, wyższa półka. Ale to jest takie narzędzie, które nam zrobi dziurki naprawdę w każdym materiale. Jest też taki, to jest dziurkacz kombinerkowy z DVCraftu. To już jest naprawdę koszt około 12-15 zł, myślę, nie więcej. I nim też zrobimy dziurki. On nie jest taki mocny, więc tutaj też trzeba to wziąć pod uwagę. Natomiast też nim zrobimy dziurki, ale można też się posiłkować. Nie mam tutaj chyba pod ręką. A może mam. Dziurkacz po prostu taki biurowy. Myślę, że to akurat w większości domach jest. Także przy takich niezbyt grubych stronach też można się po prostu tym posiłkować i też zrobić dziurki i później nawlec na takie kółeczka. I też to będzie fajnie wyglądało. Jeżeli nie macie kółeczek, no to oczywiście można sznurek, wstążka. Są czasami przy ubraniach takie łańcuszki. To na te łańcuszki też można zawiesić, także tutaj już naprawdę jest bardzo, bardzo dużo możliwości, jeżeli chodzi właśnie o zamocowanie, związanie właśnie naszego albumu, także niekoniecznie musi być to. Ale można też to zrobić na sprężynie i do sprężyny potrzebujemy bindownicy. Nie będę już Wam jej tutaj pokazywała, bo to już jest w ogóle już tak naprawdę wyższa szkoła jazdy, także nie ma co jej tutaj pokazywać. Natomiast odsyłam Was tutaj też, na górze zostawię link do mojego filmu na temat bindowania bez bindownicy i właśnie tam binduję na sprężynach album za pomocą tego dziurkacza kombinerkowego. Też się da. Potrzebujemy więcej pracy, więcej czasu nam to na pewno zajmie, ale się da, tak? Także można też to w taki sposób wykorzystać. Pokażę Wam też, że można wykonać bazy do albumu. W ogóle nie mając tutaj, nie mając ani kółek, ani sprężyn, tutaj robiłam taką bazę. Jak widzicie, okładka jest po prostu z tego bazowego papieru. Tutaj strony też. Także można wykonać taki album. I niekoniecznie potrzebujemy też nie wiadomo czego. To tak jest, taka mniejsza forma. I też oczywiście potrzebujemy papierów scrapbookingowych, to akurat jest z U Design Beautiful Journey, jeden z moich ulubionych kolekcji. I tak naprawdę tutaj zostanie nam tylko oklejenie i ewentualnie jakieś dodatki. A dodatki to tak naprawdę to, co macie, i czy wstążki, czy jakieś naklejeczki, czy jakieś elementy do wycięcia. Tak naprawdę w tej kolekcji mamy jeszcze elementy do wycięcia, więc możemy tym się posiłkować i zrobić świetny album, nie dokładając już nic więcej. Wiem, że w ekspresowym tempie i dość szybko, ale mam nadzieję, że wszystko przekazałam. Jeżeli macie jakieś pytania odnośnie albumowania, bo chciałabym, żeby to się zaczęła taka seria, to piszcie do mnie prywatnie na maila, bądź też tutaj odpowiadając na komentarz pod tym filmem. I jeżeli coś trzeba będzie jeszcze dokreślić, to Wam powiem. A myślę, że za jakiś czas wykonamy sobie też taki bardzo, bardzo, bardzo prościutki albumik, który właśnie nie wymaga wielu narzędzi. Także, tak jak Wam pokazywałam, nie potrzebujemy bardzo dużo narzędzi, żeby wykonać album. Nie potrzebujemy od razu mega markowych. Tak naprawdę to, czego będziecie potrzebować później, to już zależy od Was. I tego też, to też jakby wyczujecie później sami, co Wam jest potrzebne, czego Wam brakuje, co byście jeszcze chciały, ale na początek tak naprawdę nie ma co się zatowarowywać i kupować mnóstwo narzędzi, jeżeli możemy po prostu mieć jakieś podstawowe, czy nożyczki, czy klej. To tak naprawdę jest większość rzeczy, które mamy w domach, więc spokojnie możemy z tym zacząć, a później w miarę jeszcze zrobić. Nie powiedziałam Wam jednej rzeczy, teraz sobie tutaj uzmysłowiłam, że też tutaj tą tekturę
tutaj też nie pokazałam tego. Tutaj też tę teksturę można po prostu obłożyć papierem, takim bazowym, ale to już wymaga tutaj naprawdę dużo, dużo, dużo pracy i też tego, żeby tutaj ten papier ładnie po prostu wyrobić. Także widzicie, tak naprawdę z tego tutaj mam, plus jeszcze papier skrapowy i można już tutaj z tego podziałać i zrobić naprawdę fajny jakiś taki mini albumik. Nie mówię, żeby od razu się rzucać na te wielkie formy, takie jak ten album, bo to już jest taka naprawdę duża forma i taka duża i rozbudowana, ale można spokojnie zrobić jakiś malutki albumik, czy nawet choćby coś takiego. Tak, dokładając jakieś tam kwiatuszki czy coś. Tak naprawdę tutaj też nie mam za dużo, mamy koronkę, wstążkę, kwiatuszki, a reszta to jest wszystko z kolekcji. Oczywiście później możemy dokładać magnesy, czy różne inne elementy, wskazóweczki, ćwieki i tak dalej, ale to wszystko tak naprawdę z czasem. Mam nadzieję, że ten film Wam się podobał. Zapraszam Was oczywiście na moją grupę Skropuj, co ja narobiłam. Postaram się tam też rzucać dużo treści dla osób początkujących, ale piszcie do mnie. Piszcie do mnie, zadawajcie pytania. Będę się starała nagrywać dla Was filmy, bądź też przygotowywać jakieś artykuły na temat scrapbookingu. To jest naprawdę hobby dla każdego, jeżeli chcecie zacząć, tak najbardziej. A dostawałam bardzo dużo wiadomości, bardzo dużo komentarzy na temat tego, że chcecie robić albumy. Na mojej grupie była ankieta i właśnie dużo osób pisało, że robi kartki, ale chciałaby zacząć robić albumy i spróbować właśnie swoich sił w albumowaniu. Także nic nie stoi na przeszkodzie. Myślę, że już robiąc kartki, na pewno ma się wiele tych narzędzi i nie pozostaje nic innego, jak tylko po prostu spróbować i zacząć. Także dziękuję Wam bardzo za uwagę. Mam nadzieję, że ten film okaże się przydatny. Napiszcie w komentarzach, co uważacie, zadawajcie swoje pytania. Jeżeli nie subskrybujecie mojego kanału, to bardzo Was do tego zachęcam i do naciśnięcia dzwoneczka. No i oczywiście zostawcie łapkę w górę, jeżeli film Wam się podobał. Także dziękuję Wam jeszcze raz serdecznie i do zobaczenia w kolejnych filmach.